pracownikami samorządu powiatowego oraz z wodarzami gmin wchodzących w skład powiatu wołoszyńskiego, gminy Siedlec, gminy Wołoszyn i gminy Przemyśl. Wiem, że zadania stojące przed nami nie są łatwe, ale wspólny wysiłek pozwoli nam je w pełni zrealizować. Bardzo dziękuję. W punkcie 8 mamy wybór wicestarosty. Zgoda została Wołoszyński w tym przypadku Jan Wrzodzkowiak, który teraz odbiera. Szanowni Państwo, korzystając z moich kompetencji, składam propozycję, aby wicestarostą wołoszyńskim na rozpoczętą kadencję był pan Ryszard Kurt, wieloletni starosta wołoszyński, samorządowiec, osoba znająca temat. Jest to osoba, której nie muszę wiele reklamować. Proszę o przyjęcie kandydatury. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, pierwsze wrażenia po wyborze. Rozumiem, że pewne ustalenia już były wcześniej podjęte, jeśli chodzi o wybór starosty. Wynik raczej był spodziewany głosowania. Znaczy, wynik nigdy nie jest spodziewany, bo głos mają radni i to jest głosowanie tajne. Także wynik nigdy nie był spodziewany. A jeżeli chodzi o rezultat tego wyniku, no to Państwo wiedzieliście i słyszeliście, jaki był. Ale potwierdzam jedno, wynik nie był przewidziany, bo głosowanie jest tajne. I to każdy radny ma do tego uprawnienia, na kogo głosuje. A były dwie kandydatury, gdyby była jedna kandydatura, też to nie jest powiedziane, że ktoś może być starostą. Także w tym przypadku wszystko było w rękach, że tak powiem, radnych. Rozumiem, że państwo, Polskie Stronnictwo Ludowe tutaj w powiecie wołoszyńskim postanowiło podzielić się w pewnym sensie władzą w powiecie z poprzednim starostą. W tej formie, że poprzedni starosta prawdopodobnie zostanie też wicestarostą. Proszę pana, wynik wyborów samorządowych, który był 13 listopada, mówi o tym, że Polskie Stronnictwo Ludowe wprowadziło do powiatu 7 swoich przedstawicieli. I tutaj, ażeby można było racjonalnie, że powiem, też podejmować decyzję wpływające na rozwój powiatu, będzie jedno, że 7 jest 17 radnych, a nie 7. Dlatego wszelkiego rodzaju, że tak powiem, działania muszą zmierzać do tego, ażeby jednoczyć ten powiat, ażeby wpływać na rozwój tego powiatu. I dlatego też Polskie Stronnictwo Ludowe postanowiło, powiem, działać w tym kierunku, jest w tej chwili propozycja na wicestarostę obecnego starostę pana Ryszarda Kurta. Dobrze. W rządu byli pan Tadeusz Munkosa, gmina Wolsztyn i pan Michał Nowak, gmina Wolsztyn. Proszę o sytuację. Dziękuję. Michał Nowak. Dziękuję za ten...